Hejo, hej, dzień dobry, witam Was w Literackim Ogrodzie. Ja jestem Julia i dzisiaj zabiorę Was na wirtualną wycieczkę do księgarni. A tak naprawdę no, będzie to book haul. Ale mam ochotę zrobić go trochę w taki właśnie sposób, jako takie wyobrażenie wyjścia do księgarni, gdzie będziemy rozmawiać z panią księgarką, która będzie nam polecać książki, no i my te książki już mamy kupione. No ale tak, no chcę, żebyście mieli taki trochę poczucie właśnie takiego wyjścia do księgarni, tym bardziej, że dużo z tych książek to są książki, które ja kupiłam na prezenty albo dostałam w prezencie, więc z taką myślą, że nie wszystkie są dla mnie, chcę pokazać właśnie pokazać, dla kogo one mogą być fajne, no bo niedługo już zaczyna się ten taki okres prezentowy i być może coś właśnie wpadnie wam w oko dla siebie, a może coś na prezent, więc taki mam pomysł, nie wiem jak wam się to spodoba, nie wiem jak to wyjdzie, ale no, mam nadzieję, że będzie fajnie. No jak nie, no po prostu inne book haule kiedyś tam nagram w taki bardziej klasyczny sposób. No i co? I zaczynamy naszą podróż. I zazwyczaj, kiedy wchodzimy do księgarni, do właśnie w jakimś centrum handlowym, czy też klasycznej księgarni, widzimy jakąś taką wystawkę polecanych książek, albo nowości, albo no, tego typu rzeczy. No i na pewno taką książką obecnie na takiej wystawie powinna się znajdować nowe wydanie książki Daphne du Maurier, Kozioł ofiarny. Jak pewnie zdążycie zauważyć, jak bardzo lubię twórczość Daphne du Maurier. No i oczywiście Kozioł ofiarny musiał trafić w moje ręce. Tu mamy wydanie butikowe, wydawnictwo Albatros. Wydawnictwo Albatros właśnie wznawia te książki Daphne du Maurier. I tutaj dowiadujemy się, że jest to książka z motywem sobowtóra, który w XIX wieku, ten właśnie motyw sobowtóra, czy też bliźniaków, był w XIX wieku bardzo często używany, szczególnie właśnie w takich książkach grozy, gotyckich. I tutaj na pewno Daphne du Maurier też fantastycznie ten motyw wykorzysta. Dalej w naszych książkach polecanych jest kolejne wznowienie książki, czyli Park Jurajski, jak widzicie, taki jeszcze w folii, bo to wydawnictwo Vespert, oni zawsze tak pakują te swoje książki. No myślę, że tutaj fabuły nie trzeba za bardzo przedstawiać. Park Jurajski jest znany bardzo, bardzo wielu osobom, szczególnie no, jeśli jesteście rocznikiem lat 90. No, albo 80., no to na pewno oglądaliście te filmy. No a teraz, jeśli macie ochotę, możecie poznać właśnie pierwowzór książkowy do tej możecie poznać pierwowzór książkowy do filmów, więc na pewno to będzie bardzo fajny prezent dla miłośników dinozaurów albo właśnie gatunku, jakim jest science fiction, no bo właśnie Park Jurajski do tego gatunku należy. I ostatnią książką z tej takiej półeczki hitów polecajek jest nowa książka Catherine Ward, Sundial. Pani Ward napisała książkę Ostatni dom na zapomnianej ulicy i ona była w zeszłym roku bardzo często polecana, bardzo taka dosyć głośna. No i tutaj właśnie mamy kolejną jej książkę. Życzcie jej się na pustyni. Mamy tutaj taką rodzinny sekret, jakieś takie elementy magiczne i właśnie dużo takich tajemnic i dopowiedzeń. Jeśli czytaliście tamtą książkę, no to możecie się spodziewać, że będzie to książka, którą trudno wpasować w jakiś schemat, no bo takie są właśnie podobno książki tej pani. Dla mnie to będzie pierwsze spotkanie z tą autorką. No i jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i właśnie podążamy już do półki z literaturą obcą i podczas tej wędrówki zahaczamy jeszcze o literaturę dziecięcą.
Ludwik Jerzy Kern, Wszystkie przygody Ferdynanda Wspaniałego, wydane przez Wydawnictwo Literackie, z pięknymi ilustracjami. Już sprawdzamy czyimi, bo zapomniałam. Kazimierza Mikulskiego. No, Ferdynand Wspaniały na pewno jest znany osobom starszego pokolenia. Ja osobiście kojarzę. O, na przykład możecie zobaczyć, jakie tutaj są obrazki. Możemy sobie w księgarni przecież przejrzeć. Ja pamiętam Ferdynanda Wspaniałego z animacji, która leciała chyba na Jedynce, czy jakiejś innej stacji, kiedy właśnie byłam mała. No i zawsze chciałam jakoś sięgnąć po wydanie książkowe. No a teraz mam ku temu okazję. I idziemy już do literatury pięknej, do literatury obcojęzycznej i zaczynamy seriami. W naszej księgarni mieli Państwo księgarze, poukładali serię na początku regału, więc sięgamy sobie po serię dzieł pisarzy skandynawskich. Ja tutaj mam akurat trzy tomy. I tak, i kupimy sobie Ostatni raz, Niebo w kolorze siarki i Człowiek, który kochał Syberię. I powiem Wam, że ta książka najbardziej mnie interesuje, no bo jest to książka o przyrodniku, o człowieku, który badał właściwie w XIX wieku motyle, więc mnie osobiście bardzo, bardzo ten tytuł interesuje. Napisany jest przez Roya Jakobsena i Annelise Pitz, więc no, Roya Jakobsena na pewno miłośnicy serii pisarzy skandynawskich znają już z jego książek, a tutaj właśnie pisze w duecie. No i znowu jesteśmy w księgarni, więc możemy sobie co nieco obejrzeć. I proszę, jakie tutaj też są przepiękne ilustracje właśnie tych motyli i nie tylko. O, proszę bardzo. No i tak, no jak mówię, ta książka z dzieł pisarzy skandynawskich bardzo mnie interesuje. Niemniej dwie pozostałe, o których już wspomniałam, które zdążyliśmy chwycić na półce, to są jedne z takich, może nie najnowszych w tej serii dzieł pisarzy skandynawskich, no ale jednak jednych z tych nowszych. Tutaj mamy historię o przemijaniu, więc no, na jesienne wieczory na pewno świetne. To jest historia dziewczyny i jej umierającej matki. A tutaj mamy powieść taką nieco dekadencką o takim związku, znajomości młodego chłopaka z nieco niższych sfer, z takim rodzeństwem właśnie jakimś arystokratycznym, coś takiego. I tutaj właśnie dzieją się takie niemoralne rzeczy, ponoć, bo to tak zrozumiałam z opisu. No i oczywiście będziemy czytać, to zobaczymy. Dalej idziemy alfabetycznie, no bo przecież jakoś trzeba się odnaleźć na tych regałach. I mamy tutaj Stefania Auci, Sycylijskie lwy. I jest to pierwszy tom sagi rodzinnej o rodzinie Florio, włoskiej rodzinie takich o korzeniach kupieckich, która potem z czasem zyskiwała na znaczeniu. To jest, rzecz dzieje się głównie w XIX wieku i powiem Wam, że ja już tą książkę przeczytałam, bo już kupiłam ją jakiś czas temu i macie nawet o niej wpis na Instagramie, więc jeśli ktoś jest ciekawy, to można sobie tam poczytać, a jak nie, no to musicie poczekać na podsumowanie września, tam więcej Wam o niej opowiem, ale już mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajna, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. Mamy tutaj powieść debiutancką Rana pełna ryb Lorena Salazar Masso. I jest to pisarka kolumbijska i mamy tutaj opowieść o relacji dziecka z matką, o różnych odcieniach macierzyństwa, o poczuciu przynależności, o
o życiu, o śmierci. Jest to taka króciutka książka, ale myślę, że będzie naprawdę bardzo ciekawa. Zwłaszcza jeśli lubicie czytać książki z różnych stron świata, no to mamy tutaj już serię skandynawską, no to teraz warto sięgnąć po coś z innego obszaru. No, ale nie ukrywajmy, że tym razem w naszym wirtualnym książkowym spacerze szczególnie rzuciliśmy się, a przede wszystkim ja się rzuciłam na literaturę amerykańską, która będzie mi potrzebna, czy też po prostu chciałam ją poczytać w związku z pewnym projektem. No i zacznę od książki, którą też również już przeczytałam. I jest to Zabić Drozda Harper Lee, czyli powieść amerykańska, amerykański klasyk, o którym też już mogliście usłyszeć w jednym z poprzednich filmów. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, no to go wam podlinkuję. Jest to na pewno fajna książka, jeśli chcecie dać jakiemuś młodszemu czytelnikowi, może niekoniecznie teraz dziecku, ale już młodszemu nastolatkowi, czy też nastolatkowi po prostu coś z klasyki literatury światowej, no to myślę, że jeśli chodzi o literaturę amerykańską, no to bez problemu. Jest to powieść o dorastaniu w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. Naszą narratorką jest młoda dziewczynka i ona opowiada o swojej rodzinie, o swoim życiu i o procesie czarnoskórego chłopaka, którego broni w sądzie jej ojciec. I my właśnie te wydarzenia obserwujemy jej oczami. Myślę, że z racji właśnie tego narratora, tej dziewczynki, ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, bo pokazuje po prostu pewne specyficzny punkt widzenia. No i dzięki temu też jest przystępna dla młodszych czytelników. Inną książką, można by powiedzieć spokrewnym tematem, jest książka Toni Morrison, to również jest debiut, Najbardziej niebieskie oko. I to jest historia dziewczynki, która marzy o tym, której marzeniem jest posiadanie niebieskich oczu, ponieważ w jej mniemaniu to spowoduje, że będzie ona lepiej postrzegana w społeczeństwie. Jak się pewnie domyślacie, no to jest książka o tematyce rasizmu, o właśnie nierównościach społecznych w Stanach Zjednoczonych. Ja właśnie chciałam po nią sięgnąć, bo wydaje mi się, że niedużo takich książek czytam, a po prostu ostatnio ten temat, może nawet nie tyle, że rasizmu, tylko po prostu literatury amerykańskiej mnie zainteresował i chciałabym właśnie z różnej perspektywy ją poznać. I jeśli macie podobnie jak ja, no to tutaj z wydawnictwa poznańskiego taka nie za gruba książka o takiej tematyce. I tutaj mamy już książkę, jak mówiłam, no, jesteśmy dalej przy literaturze zagranicznej, literaturze pięknej i kolejna książka z tej takiej amerykańskiej rodziny, Amor Toast, Lincoln Highway. I to jest książka, której fabuła rozgrywa się w latach 50. Jest to opowieść o dwóch braciach, którzy w drodze poznają siebie i poznają różne blaski i cienie Stanów Zjednoczonych. No i myślę, że będzie to też bardzo ciekawa lektura. Podobnie jak Postville. Z tym, że Postville to jest taki, można by powiedzieć, trochę satyra na western, trochę taka powieść kryminalna. Generalnie z tego, co czytam o tej powieści, no to jest w ogóle książka powstała w latach 60., ale wydaje mi się, że nie miała wcześniej polskiego wydania, przynajmniej z tego, co obserwowałam. I jest to właśnie taka historia awanturnicza, nieco groteskowa, w której to mamy stróża prawa, który
tym stróżem prawa to jest takim nieco śliskim, bym powiedziała, ale no oczywiście więcej mogę wam powiedzieć, kiedy książkę przeczytam. No i kończąc tą naszą, nasze buszowanie w literaturze amerykańskiej, na wschód od sięgamy po Na wschód od Edenu Steinbecka. Jest to książka, którą ja osobiście chciałam kupić sobie od już bardzo długiego czasu. No i wreszcie zdecydowałam się na to nowe wydanie z Sony Draghi, takiej twardej oprawie. Nie chcę na razie za dużo nic mówić o niej, bo ja za dużo o niej na razie nie wiem, poza to, że jest to amerykański klasyk i myślę, że jak na razie tyle mi wystarcza. Fabułę poznam sama podczas lektury. Dalej, idziemy już z działu literatury obcej, literatury pięknej i przechodzimy sobie, tuptamy w stronę literatury faktu, ale zanim tam, to zahaczamy o powieść graficzną. No i ja sobie tutaj wybrałam, właściwie to jest książka, którą dostałam w prezencie od mojego kochanego rodzeństwa, ale powiedzmy, że wybrałam ją, no bo chciałam ją dostać. Stwory nocy i inne historie. Są to krótkie komiksy na podstawie opowiadań Neila Gaimana. To jest ten pan, którego możecie kojarzyć z Sandmana. Ja Sandmana jeszcze nie czytałam, ale wiem, że dużo osób go poleca. No ja właśnie chciałam najpierw poznać te stwory nocy, no bo ta otoczka graficzna bardzo mi się spodobała i po prostu sobie zażyczyłam na urodziny. Więc ja sięgam po ten komiks i jeszcze zahaczamy na chwilę o literaturę fantasy, literaturę fantasy młodzieżową konkretnie, i jest to V. E. Schwab, Galant. Jest to najnowsza wydana w Polsce książka Wiktorii Schwab, dosyć popularnej pisarki właśnie fantasy, z literatury fantasy młodzieżowej, której ja osobiście nie znam. Nigdy nic tej pani nie czytałam. No, bo przyznam, że jakoś tak zawsze te książki wydawały mi się trochę nie dla mnie, no ale jak dowiedziałam się, że ta ma mieć takie elementy grozy, właśnie być taką powieścią trochę gotycką, no to stwierdziłam, że spróbuję, tym bardziej, że jest to nie gruba powieść, więc no, jeśli mi się nie spodoba, no to nie stracę dużo czasu, no a przyznam, że też ta szata graficzna bardzo, bardzo mnie urzekła. To taki wiktoriańskie domy, to sobie możecie zobaczyć, bardzo, bardzo przykuły moją uwagę. No i cóż, przechodzimy już do literatury faktu, literatury historycznej, i zaczniemy od książki, którą również dostałam od mojego rodzeństwa na urodziny. Jest to 50 produktów spożywczych, które zmieniły bieg historii. I to jest część takiej naprawdę fajnej serii, takiej właśnie ciekawostkowo-historycznej, o różnych rzeczach, które zmieniły bieg historii. Były na przykład książka o zwierzętach, roślinach, minerałach, maszynach itd., itd. No a tutaj mamy właśnie jedzenie. Jak to jedzenie wpłynęło na nasze życie. Jest to oczywiście też książka wydana w taki sposób, że mamy dużo obrazków, więc będzie to też świetna pozycja dla młodszego czytelnika. No bo tu właśnie tej treści jest może nie za wiele, ale jest właśnie takie mięsko, takie ciekawostki związane z konkretnymi przedmiotami czy też bytami. No i tutaj właśnie mamy produkty żywnościowe. I również dla takich młodszych czytelników, czy jako taką, można by powiedzieć, historyczną rozrywkę, mamy książki Jak przeżyć w starożytnym Egipcie i Jak przeżyć w starożytnym Rzymie. To są też książki z wydawnictwa poznańskiego. No i to kupując je, myślałam właśnie o takiej czystej, dobrej zabawie z historią w tle, gdzie
gdzie będziemy mogli się właśnie sporo dowiedzieć, z takim trochę przymrużeniem oka. No bo koncepcja tych książek polega na tym, że my wraz z autorem trafiamy w starożytne miejsce i musimy tam przeżyć właśnie tam kilka dni. No i dowiadujemy się, jak właśnie różne rzeczy związane z życiem codziennym wyglądały w tych starożytnych miejscach. A jeśli potrzebujemy nieco potężniejszej dawki historii, takiej dobrze udokumentowanej, z różnymi niuansami, no to może zaciekawić nas Bunt na Bounty, również z wydawnictwa poznańskiego, historia właśnie takiego morskiego buntu. Rzecz dzieje się w XVIII wieku, to oczywiście właśnie jest taka książka historyczna, gdzie mamy różne punkty widzenia, gdzie wzbogacona jest o opis całej otoczki związanej z tym wydarzeniem, więc jeśli lubicie takie właśnie osadzone w XVIII wieku historie, a przy tym na przykład lubicie sprawy związane z kolonializmem, czy z odkrywaniem nowych lądów, czy z morzem, no to myślę, że ta książka może być dla Was. A jeśli jesteście miłośnikami szachów, to może Gambit Orangutana. Tu jest opowieść o polskich szachach, o tym, jak właśnie radzili sobie polscy szachiści. Tu myślę, że będzie dużo o dwudziestoleciu międzywojennym, tak przypuszczam. Ja tą książkę kupiłam w ramach prezentu, na prezent, a właściwie na nagrodę w pewnym turnieju, który jest organizowany w naszej rodzinie, ale jeśli macie w swoim otoczeniu jakichś miłośników szachów, to myślę, że na pewno warto się tą książką zainteresować. I coś jeszcze. I tak, Ekipa do naprawy świata, czyli książka o tym, jak różne gatunki roślin i zwierząt walczą o to, żeby nasza planeta przetrwała. Widzę, że mi tutaj pada bateria, więc już kończę. Mam nadzieję, że nasza wspólna przygoda Wam się podobała i cześć!